W języku francuskim istnieje jeden czas teraźniejszy i kilka konstrukcji opisowych, które go uzupełniają. Czasów przeszłych jest kilka, a dziś przyjrzymy się pierwszemu czasowi passé composé. Nazywa się on composé, bo jest złożony. Złożony z czasownika posiłkowego avoir i être oraz z particip passé, czyli past participle, czyli imię słowu przymiotnikowego biernego coś jak polskie napisany napisana obejrzany obejrzana zrobiony zrobiona. Czyli tak jak po angielsku ta trzecia forma z tabelki nieregularnych czasowników? Tak, kami, to jest odpowiednik tego done, written, been. Passé composé przypomina z budowy angielski present perfect. I have done, gdzie have to czasownik posiłkowy, a done to właśnie past participle, ta trzecia forma. I tego czasu używa się też tak jak po angielsku, że to są takie czynności, które mają związek z teraźniejszością. Że jak powiemy w tym czasie, że złamałam rękę, to nadal mam złamaną rękę i tak dalej. No właśnie nie, dlatego w tym odcinku nie usłyszymy Abby, żeby zupełnie odciąć się od angielskiego. Zapomnijmy o present perfect. Jeśli już, to passé composé bardziej przypomina niemiecki perfect, bo tam tak samo mamy dwa czasowniki posiłkowe, a czasownik być używany jest ze zmianą stanu. Jak to Niemcy mówią Was? Jaka zmiana stanu? Okej, okay, Kami, masz rację. Może najpierw zacznijmy od historyjki. Poszłam do sklepu, kupiłam kilka jabłek. Lubię jabłka. Zacznijmy od podstaw. Czasownik posiłkowy jest tutaj, a particip tutaj. Dla czasowników pierwszej grupy tworzymy go bardzo łatwo. Bierzemy bezokolicznik, aszyty, odcinamy końcówkę i dopisujemy I. Y". Imię słów wymawiamy tak samo jak bezokolicznik i drugą osobę liczby mnogiej, chociaż zapisujemy inaczej. Aszyty, aszyty, aszyty. A pozostałe imię słowy? No dobra, chciałem o tym wspomnieć później, ale niech ci będzie, powiedzmy sobie o tym już teraz. Przypomnijmy sobie tabelkę z podziałem czasowników na grupy, którą wprowadziliśmy w drugim odcinku. Zaktualizujmy ją teraz o Pesy. Widzimy, że pierwsza grupa tworzy imię słowy regularne, zakończone na i. Druga grupa tworzy imię słowy zakończone na "-i". A trzecia grupa... Ech... Co? Ech? Cóż, Kamili, nie będę owijał ci w bawełnę. Tutaj jest kilka końcówek i czasownika musimy uczyć się razem z formą imię słowu, bo tej nie zgadniemy po samej budowie czasownika. Innymi słowy, jest tak jak po angielsku: trzeba to po prostu wkuć. Aha, no dobrze! A jak ktoś nie ma nic innego do roboty niż wkuwanie słówek? No to się nie nauczy mówić po francusku. Life is brutal and full of zasadzkas. Dokładnie. O zasadzkach powiemy sobie później. Na razie wróćmy do naszych zdań. Widzimy, że czasu używa się do opisywania czynności, tak jak po polsku. Nie ma znaczenia, czy do sklepu poszłam wczoraj, ostatnio, czy te jabłka jeszcze mam, czy już nie. Tak jest po angielsku i tam zastanawiamy się, czy wybrać past simple czy present perfect. Po francusku jest tak jak po polsku. Kupiłam jabłka to kupiłam. Nie trzeba drążyć tematu. Czyli można powiedzieć, że jest to taki aspekt dokonany, że kupiłam jabłka, przeczytałam książkę, porozmawiałam z kimś. Pewnie jest jeszcze inny czas do mówienia o czynnościach niedokonanych. Kupowałam, czytałam, rozmawiałam. Mm. Tak i nie, Camille. Po francusku istnieje również drugi czas przeszły, l'en który służy do opisywania tła, zwyczajów i tak dalej, ale język francuski jako taki nie ma aspektów i jeszcze w tym odcinku zobaczymy kilka przykładów użycia, które kłócą się z twoją propozycją. Moją propozycją? Nie, ja tak tylko powiedziałam sobie. O tak, już nieważne, nie czepiaj się mnie. Nie przeżywajmy już, mów dalej. Hm, a może jednak przerwę. Czemu w pierwszym zdaniu jest czasownik być, a w drugim mieć? Już tłumaczę. Po francusku mamy dwa czasowniki posiłkowe, których użyjemy do utworzenia tego czasu. Domyślnym czasownikiem jest avoir, a être pojawi nam się przy dwóch typach czasowników: przy zmianach stanu. I przy czasownikach zwrotnych. Po pierwsze, zacznijmy od zmiany stanu. Czasownik być pojawi się tylko przy kilkunastu czasownikach, które tworzą tzw. maison d'être, albo górkę. Oto nasza wersja tej górki. Jest to lista zamknięta, to znaczy te i tylko te czasowniki będą odmieniały się z être. Jeżeli czasownik jest na liście, odmienia się z être. A jak nie ma go na tej liście, to nie odmienia się z być? Dokładnie. Nawet jeśli ma bardzo zbliżone znaczenie. Spójrzmy teraz na te czasowniki odmieniające się z etre. Netr, né, rodzić się. Murir, mor umierać. Devenir, devenu, stawać się. Entrer, entré, wchodzić. Sortir, sorti, wychodzić. Rester, rester, Zostavać. Monter, monter, wchodzić. Descendre, descendu, schodzić. Tomber, tomber, spadać. Passer, passer, przechodzić. Retourner, retourner, wracać. Arriver, arriver, przebywać. Venir, venu. Przychodzić. Partir, parti. Wyjeżdżać. Ale, ale, iść. Wow, Nawet ja jestem na tej górce! I to aż przy dwóch czasownikach! Wiedziałem, że ci się spodoba. Wróćmy jednak do naszych zdań. Widzimy teraz, dlaczego Ewa powiedziała: Je suis allée au supermarché. J'ai acheté quelques Ale jest na tej górce, więc będzie odmieniał się zetra. Ok, czyli tak. Zbyć odmieniają się czasowniki z górki, od tak, bez żadnych wyjątków? To podejrzanie proste. Tak, to jest pierwsza z zasadzek. Czasowniki mogą mieć sens przechodni, transitif, albo nieprzechodni, intransitif. Czasownik przechodni to taki, który bierze dopełnienie, a nieprzechodni to taki, który nie ma dopełnienia. Jest kompletny sam w sobie. Spójrzmy. Je suis descendu. Je suis descendu par l'escalier. Ale... J'ai descendu l'escalier. J'ai descendu la poubelle. Pierwsze dwa zdania znaczą zeszłam, zeszłam po schodach. Trzecie zdanie znaczy zeszłam schodami, dosłownie w konstrukcji francuskiej zeszłam schody. Czwarte zdanie wyniosłam śmieci. Widzimy, że w tłumaczeniu przechodność zmienia nawet sens czasownika. Powtórzmy raz jeszcze. Pełna zasada brzmi następująco. Z ETR odmieniają się czasowniki z górki w sensie nieprzechodnim, czyli bez dopełnienia. Zdecydowana większość czasowników jest używana w sensie nieprzechodnim, także możemy przyjąć, że te czasowniki z górki odmieniają się z être, chociaż należy pamiętać, że nie zawsze. No dobrze. Powiedziałeś wcześniej po pierwsze, więc teraz musi być po drugie. Więc powiesz teraz o drugim typie czasowników odmieniających się z być? Racja Kami, cieszę się, że pilnie słuchasz. Drugi typ czasowników to czasowniki zwrotne, takie jak nazywać się, które omawialiśmy w piątym filmiku. Dokładnie, takie jak czasownik nazywać się, ale tak samo inne czasowniki zwrotne. Je me suis réveillé, je me suis levé, je me suis lavé, j'ai mangé le petit déj et je me suis en ville. Obudziłam się, wstałam, umyłam się, zjadłam śniadanie i przeszłam się po mieście. Czasowniki zwrotne odmieniają się zbyć. Tarek? E, jeszcze jedna rzecz. Teraz na to zwróciłam uwagę. A dlaczego w tych zdaniach jest e z nawiasem na końcu imię słowu? tutaj i wcześniej dlatego że particip traktowany jest jak przymiotnik i uzgadnia się w rodzaju i w liczbie tak jak przymiotnik dla kobiet dodamy e a dla liczby mnogiej niech zgadnę s tak dla liczby mnogiej dodamy s hurra albo antyhurra Uzgadnianie imię słowu jest ciężkim zagadnieniem i jest to największa zasadzka w języku francuskim. Dlatego też zagadnienie rozbijemy to na dwie części, i teraz omówimy to w wersji na poziomie A1A2, a następny odcinek o imię słowie będzie w wersji B1C1. Ok? Zakładam, że to było pytanie retoryczne. No tak, nie masz tutaj dużo do gadania, bo zrobimy po mojemu. Participesy będzie uzgadniał się z czasownikiem posiłkowym être, czyli uzgadniał się będzie z czasownikami z górki w sensie nieprzechodnim oraz z czasownikami zwrotnymi o sensie COD, a dla czasownika posiłkowego avoir uzgadniał się będzie jedynie z COD przed partysypacją. CO. co? O konstrukcji COD. W filmiku 12 o article Contracty mówiliśmy sobie o tym, czym jest COD, a czym COI, ale widzę, że przydałaby się mała powtórka. No, przydałaby się. Dobrze, to zróbmy tak. Następny filmik poświęcimy składni i omówimy dokładnie to COD i COI, a także zaimki COD i COI, dobrze? Okej! Okay. Super. Na razie powiedzmy sobie, że COD to takie bezpośrednie dopełnienie, które dotyka czasownika, a COI to takie niebezpośrednie, które pomiędzy czasownikiem i dopełnieniem ma jakiś przyimek typu A albo D. Nie mieliśmy jeszcze zaimków COD, ale zrobimy je w następnym filmiku. Na razie musimy tylko wiedzieć, że L apostrof będzie oznaczało właśnie to COD, ok? No, okej, ok. okay. L apostrof to C O D y O okay? K. Super. W takim razie spójrzmy. J'ai vu ce film. Nous avons vu ce film. Je suis allé au cinéma voir ce film. Nous sommes allés au cinéma voir ce film. W pierwszym zestawie mamy czasownik avoir, a w drugim être. Ce film to jest COD, bo mówimy voir quelque chose, ale widzimy, że to dopełnienie znajduje się po participe więc nie ma uzgodniania się. Zdania w drugim zestawie z czasownikiem être będą się uzgadniały. Zdanie w liczbie mnogiej będzie miało obowiązkowe S na końcu, ale fakultatywne E, bo mogą je powiedzieć kobiety albo mężczyźni. Jeśli same kobiety, to przed S pojawi się również E. Spójrzmy na kolejny zestaw. J'ai vu ce film. Je l'ai vu. Nous avons vu ce film. Nous l'avons Tutaj mamy to samo COD, film, ale w pierwszym zdaniu jest w formie rzeczownika, a w drugim w formie zaimka. Ponieważ znajduje się przed particip passé, to uzgodni się z particip passé. Nie będzie tam S, bo ten zaimek COD jest w liczbie pojedynczej, ale może zastępować obiekt żeński albo męski. Tarek. Przepraszam, że przerywam, bo to brzmi skomplikowanie. Wiesz, takie turbo długie reguły. a ja jestem smokiem od fonologii i nie słyszę nawet różnicy w wymowie. Camille, bo dla czasowników regularnych nie będzie słychać różnicy. To jest właśnie piękno języka francuskiego. To uzgadnianie usłyszymy tylko dla nieregularnych imię słowów, gdzie to e udźwięczni nam niemu spółgłoskę, na przykład promis, promise. Albo w przypadku liaison, gdzie będziemy mieli s na końcu, a następne słowo w grupie rytmicznej zaczynało się będzie od samogłoski. Tak, fonologia jest cudowna, ale nie w przypadku imię słowów. Fakt, jest to mało wdzięczne zagadnienie. Podsumujmy więc raz jeszcze. Czasowniki mogą odmieniać się z avoir i ich odmiana będzie wyglądała wtedy następująco. J'ai lu, tu as lu, il a lu, elle a lu, nous avons lu, vous avez lu, ils ont lu, elles ont lu. Mogą też odmieniać się z czasownikiem être i wtedy ich odmiana będzie wyglądała następująco. Je suis allé, tu es allé, il est allé. Elle est allée. Nous sommes allés. vous êtes allés, Ils sont allés, elles sont allés. Jeżeli chodzi zaś o uzgadnianie się, to participe passé, co do zasady, będzie uzgadniał się z czasownikiem posiłkowym être, czyli z czasownikami z górki o sensie nieprzechodnim. Je suis parti. Z czasownikami zwrotnymi o sensie COD. Je me suis habillé. Oraz z czasownikiem posiłkowym avoir, ale tylko wtedy, kiedy COD znajdzie się przed imię słowem. J'ai acheté une pomme. Je l'ai O, czyli tylko tutaj, gdzie to dopełnienie jest przed imię słowem. W następnym odcinku o PESY na poziomie B1-C1 rozbudujemy to zagadnienie i to w sposób dość znaczący. Na razie tylko pokażmy te dwie tabelki, które już przygotowaliśmy. Ci bardziej początkujący mogą zamknąć oczy, żeby się nie przerazić, ale ci bardziej zaawansowani mogą zatrzymać ekran i skorzystać z tych tabelek już teraz. Uff! To chyba wszystko na dzisiaj. Nie do końca, Kami, nie do końca. Mówiliśmy sobie, że passé composé nie przypomina polskiego trybu dokonanego, bo ma też inne zastosowania. Do tej pory mówiliśmy o zwykłych czynnościach, ale passé composé możemy użyć jeszcze do, na przykład, czynności ograniczonych w czasie. J'ai lu livres pendant deux ans. Beaucoup lu. dwie książki, ale również dużo czytałam przez ostatnie dwa lata. Czynność jest niedokonana, ale zamknięta w czasie. Kiedy pojawiają się ostre ramy czasowe, to użyjemy właśnie tego czasu, nawet jeśli odpowiada to polskiemu dużo czytałam, czyli czynności niedokonanej. Brzmi to nieco dziwnie, ale już teraz trzeba się do tego przyzwyczajać. Pasy composé użyjemy również z przysłówkami toujours, jamais, w sensie od zawsze, cały czas. To użycie przypomina akurat angielski present perfect. J'ai toujours aimé le roman français. Nous avons toujours mangé du poisson. Czyli od zawsze kochałam, od zawsze kocham francuską powieść, od zawsze jemy rybę, od zawsze jedliśmy rybę. Passe composé użyjemy również z czasownikami modalnymi i -être w sensie reakcji. On a pu aller, on a dû aller. J'ai été surprise. Nous avons été choqués. Wskutek czegoś mogliśmy wreszcie pójść, wskutek czegoś musieliśmy w końcu iść. Zostałam zaskoczona, byliśmy tym zszokowani. Nie uważasz, że trochę za szybko przeszliśmy przez te wykłady? Tak, ale wrócimy do tego przy okazji mówienia o drugim czasie, en parfait. Na razie ważnym było pokazać, że pasek composé nie równa się polskiemu trybowi dokonanemu, bo ma kilka różnych zastosowań, które się z nim rozmijają. Lepiej szybko tylko zaanonsować, że to nie jest polski tryb dokonany i wrócić do tego później, niż zrobić sobie teraz skrót myślowy i potem starać się to odkręcać. Ponieważ odkręcanie jest dużo trudniejsze, to już teraz wprowadziliśmy te kilka dziwnych zdań. I tym właśnie kończymy dzisiejszy odcinek. W dzisiejszym odcinku to już wszystko, a w następnym omówimy sobie dokładniej COD, COI oraz zaimki COD, COI. Zapraszamy serdecznie